Cześć, z tej strony Michał Kubiak, zapraszam na program Oko w Oko z 38 piętra wieżowca w Osace. Japonia, tam nas jeszcze nie widzieli, ale on żyje i gra w kraju kwitnącej wiśni od ponad 4 lat i jest mu tu bardzo, bardzo dobrze. Spędziliśmy razem w Osace prawie 3 dni. Oglądałem go w akcji podczas meczu jego drużyny Panasonic Panthers. Podglądałem, gdy z rodziną wybrał się na łyżwy. Jest wrażliwym człowiekiem i bystrym obserwatorem. Mówi to, co myśli, szczerze, o sobie, Japonii i przede wszystkim o tym, co zdarzy się podczas igrzysk w Tokio. Michał, szczerze mówiąc, nigdy mi się nie zdarzyło robić wywiadu na bosaka. Naprawdę. Ty też musisz być na bosaka. Tu się w butach po prostu nie wejdzie. Można w klapkach, ale trzeba je przynieść. Tak, jesteśmy obecnie na bosaka. Na bosaka. Na boso, możemy pokazać. Nie jest trochę głupio. Nie jest źle. Do garnituru przydałyby się buty i do koszuli też, ale jest okej. Okay. Słuchaj, Japonia dla Europejczyka to jest kraj pełen dziwactw tak naprawdę i to wielu. Do pewnych rzeczy my musimy się przyzwyczajać. My nie umiemy czasami Japończyków zrozumieć. Z czym ty miałeś największy kłopot, a jesteś tutaj 4 lata? Śmiejemy się z innych żartów, żartujemy inaczej. Co innego oglądamy. Co innego jemy, wszystko jest inne i do tego trzeba się przystosować, do tego trzeba się zaadoptować w jakikolwiek sposób. Najlepiej jak najszybciej, żeby nie sprawiało ci to problemów. Są pracowici? Potwierdzasz? To jest za mało powiedziane, że są pracowici. To jest za mało powiedziane, bo tutaj praca jest czymś, co jest ważniejsze niż rodzina. Zdarza im się przesadzić z alkoholem albo mają słabe głowy. Potwierdzasz też to? Potwierdzam. Oni piją bardzo dużo sake. To jest ich to jest ich jakby trunek narodowy. Nierzadko, ja podróżuję bardzo często metrem i nierzadko w tym metrze późnym wieczorem unosi się taka woń alkoholowa i to jest zdecydowanie normalne. Tutaj tak ludzie odreagowują różne stresy. Stresy głównie związane z robotą. Japonia jest krajem, w którym jest chyba największy odsetek samobójstw popełnionych przez ludzi ze względu na niepowodzenia w pracy. I z tym Japonia ma bardzo duży problem i nie wiem, czy się z tego problemu, patrząc na to, jak oni zachowują się w pracy, nie wiem, czy się z tego problemu szybko otrząśnie. A na karaoke byłeś? Śpiewałeś? Oficjalnie nie. Byliśmy z chłopakami, tak. Byliśmy na karaoke. Z którymi chłopakami? Z zespołu, bo w zeszłym roku, w tym roku trochę... Polskiego czy Panthers? Panthers, okay. Panthers. I tak, śpiewaliśmy, miałem okazję też zaśpiewać. Co zaśpiewałeś? Musisz to pamiętać. Justina Biebera, naprawdę. Już nie pamiętam jaką piosenkę, nie pamiętam tytułu piosenki. Pamiętam, ale była fajna zabawa, nie chodziło o to, kto najładniej zaśpiewa, tylko po prostu, żeby się dobrze pobawić. Osaka, wielkie miasto, ale czujesz, że jesteś tutaj kimś wyjątkowym, że jesteś mistrzem świata? Ja nigdy nie podchodzę do tego tak, że czuję się jak gwiazda gdziekolwiek gram. Ja po prostu gram w siatkówkę. Wychodzi mi to całkiem nieźle z tego co widać. Jesteś gwiazdą, bo po pierwsze takiego zawodnika w tej lidze nie ma. Po drugie, z tego co wiem, jest was 10 obcokrajowców. Tak jesteś jest. Jednym z tych 10 najbardziej utytułowanym. Mam rację? Tak. A zatem cała uwaga skupia się na tobie. Mam rację? Tak. No właśnie. Też bym zabrzmiał fałszywie, jakbym powiedział, że jest inaczej. Bo nie jest inaczej, tak właśnie jest, ale ja tego tak nie odczuwam. Ja nie staram się koncentrować na tym, że jestem tutaj najbardziej tytułowanym zawodnikiem i te wszystkie rzeczy, o których powiedziałeś. Ja staram się tylko wykonywać swoją robotę, za którą oni mi płacą i z której mnie rozliczają. Na razie do tej pory w moich 3 sezonach zdobyliśmy 2 razy mistrzostwo, 2 puchary, w sumie 3 puchary. Mamy klub, który zawsze walczy o najwyższe cele i to jest dla mnie też ważne, że nie przyszedłem do klubu tylko przezimować, wziąć co moje i pojechać do domu, tylko ja się czuję częścią tej społeczności, która jest
tak zwanej panterowskiej. I ja się czuję w tym naprawdę dobrze i oddaję tej drużynie, no już jej oddałem kawał życia, a jeszcze mi trochę zostało. Ta liga najsilniejszą ligą na świecie nie jest. Zgadza się. Mam wrażenie, że ta polska liga jest silniejsza jednak. Czy nie boisz się tego, że będąc tutaj gwiazdą, pierwszoplanową postacią, no siłą rzeczy ten poziom, wiesz, on nie jest za wysoki. Ten poziom swój, sportowy, obniżasz? Człowiek, będąc samemu w drużynie, mam na myśli jeden obcokrajowiec, czuje dużo większą presję niż zawodnik, który ma obok siebie trzech jeszcze obcokrajowców, na których ta presja powinna rozkładać się tak samo. Tutaj w końcówce wszystkie piłki idą do mnie. Tutaj wszyscy liczą na to, że ja w końcówce pójdę na zagrywkę i zaserwuję asa. Tutaj i całe życie z tą codzienną presją powoduje, że na treningach też nie możesz odpuszczać, bo jak będziesz odpuszczał na treningach, to potem na meczu nie jesteś w stanie tego wykonać. Więc siłą rzeczy, ciężko pracując dzień po dniu, jesteś w stanie wypracować automatyzmy, które pozwalają ci grać na odpowiednim poziomie w meczu. Czy utrzymać odpowiedni poziom podczas zawodów reprezentacji. I taki jest mój przepis na to, co się dzieje, żeby nie wypaść z obiegu, żeby nie wypaść z formy, ale ja też nie chcę dopuszczać do takiej sytuacji, gdzie sam ze sobą będę czuł się źle, że czegoś na treningu nie zrobiłem, gdzieś na siłowni odpuściłem. Nie, to co mam zrobić, robię nawet więcej niż mam zrobić, żeby dać też przykład ludziom, że ciężką pracą można przenosić góry na pewno i tego też ode mnie oczekują w klubie, żeby pokazać tym młodszym zawodnikom, jak trzeba pracować, żeby odnosić sukces. Jeśli chodzi o Michała Kubiaka jako człowieka, ty masz jakieś słabości w ogóle do czegoś? Ja jestem w stanie po kilku dniach spędzonych z tobą wymienić trzy. Dzieci, to na pewno, z rodziną jako całość, tak całością. Druga rzecz, walki. Ty lubisz oglądać, wiesz, mordobicie. Lubię oglądać na pewno. UFC jest moim takim konikiem. Ja idę w stronę tej rywalizacji, w stronę tego show, jakim jest sama walka i tej atmosfery, jaką jest wyjście do klatki. Walki w klatce? Nie ze względu na samą walkę w klatce, ze względu na emocje, które tam panują. Ja jestem trochę uzależniony od adrenaliny i przez całe życie jakby ta adrenalina mi towarzyszy, ta presja, która jest na mnie wywierana z każdej strony. Ja z tym nauczyłem się żyć i jakby brakuje mi czasami tego, więc moim odreagowaniem jest to, że oglądam sporty walki, które sprawiają mi, nie powiem, że radość, tylko daje mi to coś takiego, że patrzę na ludzi, którzy za każdym razem wychodząc do klatki, nie wiedzą, czy z tej klatki wyjdą o własnych siłach. I dla mnie, jako człowieka, który za wszelką cenę chce wygrać, jest to coś też imponującego, że żeby zarobić, żeby utrzymać nierzadko rodzinę, ludzie poświęcają swoje zdrowie, swoje życie. No właśnie, to nie swoją, jest szok? To jest szok, ale ja to podziwiam, naprawdę to podziwiam. Adrenalina, to ciebie kręci, bo adrenalina też jest w pokerku, prawda? Zgadza się. A ty grywasz? Ja lubię bardzo pokera i ubolewam strasznie na tym, że w Polsce jest on nielegalny. I w Polsce staram się nie grać, ale z tego względu, że jestem w Japonii, to tutaj jest to legalne i można tutaj grać. Oczywiście tutaj kasyn jako takich nie ma. Jest to słynne pachinko, które wylatuje milion kulek i trzeba coś tam. Ja też tego jeszcze nie rozgryzłem. Poker jest dla mnie czymś, co kolejną dawką adrenaliny w moim życiu, którą mogę sobie zapewnić poprzez nawet nie wyjście z domu, tylko granie na komputerze. Grasz na kasę? Jak jestem poza granicami naszego kraju, to tak. Jak jestem w kraju, to nie, bo nie można. Stawki duże? Tak z ciekawości, tak zupełnie. Dla mnie to są kwoty, które potrafią podnieść mi adrenalinę, ale nie zmieniają mojego życia w przypadku porażki. Tyłomuzie, nie boi. Nigdy nie doprowadzę do takiego momentu,
w którym pójdę do kasyna, bądź wezmę ze sobą 100 tysięcy złotych, przegram, będę chciał się odegrać, przegram 100 tysięcy złotych. Tak naprawdę tak działając można przegrać życie, a ja mam swoje życie gdzie indziej niż w kasynie. To jest dla mnie forma rozrywki, rozładowania stresu i tyle. Jeśli mogę, to jeszcze o tą czwartą rzecz, którą, trzecią albo czwartą, o której wiem, to lubisz pojeździć szybkimi samochodami. Lubisz generalnie ryk silnika i moc. To fakt, że lubię silnik V8, V12, V10, wszystko co jest powyżej szóstki. Tak, to było moje marzenie od dziecka, to jest moje marzenie od dziecka, żeby posiadać jakiś fajny sportowy samochód i może niedługo się to ziści. To szczerze, zupełnie. Oczywiście w granicach rozsądku, oczywiście biorąc pod uwagę bezpieczeństwo wszystkich dookoła. Ile najszybciej jechałeś? 280. W Niemczech. Na autostradzie. Tam wolno. Tam wolno, no oczywiście, że tam wolno. Ale co poczułeś przy tej prędkości? Nic. Zbliżają się mi Igrzyska Olimpijskie i zastanawiam się, czy podwójni mistrzowie świata mogą myśleć o innym medalu niż złotym. Wolno im w ogóle, nie. Czy nie? Nie. Dla mnie marzeniem i motywacją do uprawiania tego sportu jest złoty medal Igrzysk Olimpijskich. I ja zrobię wszystko, żeby ten medal dla Polski zdobyć. To nie jest sport indywidualny, ja nie gram sam. Musi być szóstka ludzi na boisku, którzy idą w tym samym celu. Tak było przez ostatnie 2 lata, odkąd Vital objął naszą reprezentację. Tak ja odbieram tą grupę, że tak jest, że ona pójdzie za sobą w ogień, obojętnie co by się nie działo, tam każdy chce wygrać, każdy chce jak najlepiej dla drużyny i to mnie jako kapitana tej ekipy jeszcze bardziej motywuje do tego, żeby być jej częścią jak najdłużej, dojechać do tego punktu, do którego mamy dojechać i powiedzieć pas. Po igrzyskach? Tak. Nie daję teraz 100% gwarancji, że nie wiem, jeśli forma moja będzie odpowiednia i moje zdrowie będzie pozwalało mi na to, żebym grał jeszcze za 2 lata w reprezentacji, ale chcę sobie zrobić po igrzyskach przerwę, nie wiem czy roczną, czy 2-letnią. Jestem 32-letnim facetem, który ma rodzinę i też chciałby trochę pożyć z nią. Mówiąc o końcu kariery w reprezentacji, po prostu czujesz, że ten twój moment już nadchodzi, zakończenia przygody z reprezentacją Polski, bo jak rozumiem, będziesz jeszcze chciał grać. Grać w klubie jak najbardziej tak, ale potrzebuję takiej pauzy na chwilę. Nie wiem, na rok, na 2, nie wiem na ile, naprawdę. Nie jestem w stanie też powiedzieć, czy za 2 lata nie stanę przed lustrem i nie powiem sobie, że to nie jest jeszcze mój czas, żeby kończyć z reprezentacją i że chcę jeszcze coś tej reprezentacji dać. Na chwilę obecną, jeśli zdobędę medal złoty Igrzysk Olimpijskich, to na pewno zrobię sobie przerwę i potem to już jest dłuższa analiza, dłuższa matematyka, czy trener, który będzie w reprezentacji, będzie widział mnie w drużynie, czy moje zdrowie będzie mi na to pozwalać, ale na chwilę obecną igrzyska są takim terminem, który deadline'em, jak ja to nazywam. Wiesz co, bardzo trudne są powroty po roku, a po 2 to już w ogóle raczej, ja w to nie wierzę, szczerze mówiąc. Wtedy człowiek po prostu inaczej już myśli i patrzy na świat. Ja myślę, że ja jestem przeambitnym człowiekiem i też nie pozwoliłbym sobie na to przede wszystkim, żeby wychodząc na boisko nie być w 100% gotowym do tego, żeby i prezentować odpowiedni poziom. Chciałbym ze sobą czuć się dobrze. Moim niespełnionym marzeniem są igrzyska i tak będzie, dopóki ich nie, tego marzenia nie przeskoczę, a będzie to w tym roku. Ha, to mi się podoba, będzie to w tym roku. Będzie to w tym roku. To nie jest tak, że może będzie to w tym roku, tylko to będzie w tym roku. Nie będzie może, to się stanie w tym roku. Ja jestem o tym przekonany. W tym roku Polska w Tokio na Igrzyskach Olimpijskich zdobędzie złoty medal.
Tak. Nie jestem w stanie tego zagwarantować, bo to jest sport i wszystko się może zdarzyć, kontuzje, różne rzeczy, ale jeśli wszyscy będziemy zdrowi i wszyscy i trener wybierze taki program, który przygotowań, który doprowadzi nas wszystkich do szczytu formy, jesteśmy w stanie zdobyć mistrzostwo olimpijskie i zdobędziemy. A co z klątwą ćwierćfinału? Klątwa ćwierćfinału jest... Ile tych ćwierćfinałów było? Powiedziałeś dwa? Ja... Ty dwa, ja dwa. A reprezentacja od reprezentacja wszystko przegrywała. Wszystkie przegrywała na wszystkich igrzyskach. Ja tego nie nazywam klątwą, to było po prostu... myślę, że mogę mówić tylko o tych dwóch igrzyskach, na których byliśmy w 2012 roku w Londynie. Za szybko myśleliśmy, że to już teraz. W 2016 roku nie byliśmy gotową drużyną na to, żeby nie byliśmy gotowi jako drużyna na to, żeby wygrać igrzyska, bo byliśmy młodą ekipą. Zauważcie, że igrzyska wygrywają drużyny ze średnią wieku powyżej 30 lat. Myśmy pojechali na igrzyska 30 bądź więcej. Myśmy pojechali na igrzyska do Rio, będąc zespołem praktycznie poza Kubańczykami, chyba najmłodszym, gdzie presja oczywiście też była ogromna, ale każdy z nas potrafi już sobie radzić z presją. I teraz przyszedł chyba ten moment, gdzie przegraliśmy już jako drużyna wystarczająco dużo, wygraliśmy jako drużyna wystarczająco dużo, żeby znać swoją wartość, wiedzieć, jakie mamy słabości, wiedzieć, jakie mamy mocne strony. I poprowadzić ten turniej tak, jak my byśmy tego chcieli i tak, jak nam się wydaje, że będzie odpowiednio, a najlepiej będzie wygrać po grupie 3 spotkania. Kogo mamy w grupie? W grupie mamy prawdopodobnie Japonię, Włochy, Iran, Wenezuelę. Oczywiście Polska też jest w tej grupie, to jest 5. I ostatni zespół. I ostatni zespół to jest prawdopodobnie Kanada. Który będzie najtrudniejszy? Ćwierćfinał. Ha, jednak. No tak. Ćwierćfinał. Tutaj to, że jesteśmy paradoksalnie w łatwiejszej grupie, to jest in minus. In minus dla nas, bo krzyżujemy się z tamtą grupą, która jest relatywnie mocniejsza i jakby mocniejsze zespoły na papierze tam grają. Więc ćwierćfinał będzie najtrudniejszym momentem. Jak się będzie zbliżał ten ćwierćfinał, to siłą rzeczy w tych waszych mocnych głowach mistrzów świata będzie ta myśl. To jest znowu ten moment. 2004, 8, 12, 16. Ugraliśmy w tych ćwierćfinałach, wiesz ile setów? Zero. Dwa. Dwa. Dwa z Włochami. A tak to wszystko do zera było. To są fakty. No, z faktami ja dyskutować nie będę, tak jest i nie mam argumentów, wysoki sądzie, na swoją obronę. Ale ja cały czas mówię, że odkąd Vital objął naszą reprezentację, w tej reprezentacji coś się zmieniło. Ta reprezentacja zaczęła wierzyć w to, że może wygrywać. Ta reprezentacja pokazała to, że może wygrywać, pokazała to, że może być w czołówce. Przez drugi sezon kadencji trenera również, co nie było tak oczywiste do tej pory. I z tego, co Vital mówi, a ja jemu wierzę, bo do tej pory wszystko, co powiedział, się sprawdziło, poza złotem mistrzostw Europy, a mówi, że w trzecim roku jego pracy z drużyną ta drużyna gra najlepiej. Więc wszystko układa mi się w jedną spójną całość i ja głęboko w to wierzę. Ja widzę oczyma wyobraźni, jak wchodzimy na najwyższy stopień podium i grają nam Mazurka i wszyscy jesteśmy szczęśliwi w ogóle i idziemy napić się sake. Wtedy to już w ogóle świat zwariuje. Ale a propos tego szarlatana z Belgii, Vitala Heinena, tak szczerze, kiedy go kupiłeś? Kiedy go kupiła drużyna? Skłamałbym, jakbym powiedział, że od dnia pierwszego. Mi Vital zaimponował czymś, co ja w ludziach cenię najbardziej, szczerością. I odkąd
po kilku czy kilkunastu rozmowach z Witalem ta jego szczerość zaczęła się potwierdzać. Wszystko to, co on mówił, to wszystko się wydarzyło. Czyli był fair wobec ciebie, wobec kolegów. Rozumiem, że zasady były również szczere, jasne, postawione. Zasady ustalaliśmy sami. Wy? Tak. To jest, zawodnicy? To jest zasada trenera, że zasady ustalają zawodnicy. Wymień kilka zasad. Muszę odmówić z tego względu, że zasady, które są u nas w drużynie i to było na pierwszym spotkaniu, zostają u nas w drużynie. Jedną z nich, tą wam mogę zdradzić, że jest, Vital wymagał od nas tego, żebyśmy ją wprowadzili bądź napisali, że mamy spać od godziny 24 do 8. 8 godzin snu. Czy to jest facet, który czasami nie mówi? Chyba tylko we śnie, prawda? Chyba nie, nawet. Nawet chyba nie, on gada non stop, jak najęty. No. Taki jest jego urok. Sam o sobie zresztą mówi, że ma kilka dysfunkcji, nazwijmy to, które nie pozwalają mu zachowywać się inaczej. I jakby no, jest człowiekiem, który gada non stop. Dla reprezentacji chyba nawet dobrze się dzieje, że Heinen pracuje teraz na co dzień z Wilfredo Leonem. Że też go oswaja ze sobą, z reprezentacją, z myślą o igrzyskach dla reprezentacji Polski. Myślę, że Wilfredo jest takim gościem, którego nie trzeba specjalnie nakierowywać na sukces, bo jest człowiekiem, który trochę sukcesów też już ma i w drużynach, w których grał, ten sukces przede wszystkim zależał od niego i wielki Zenit Kazań, który był wielki tak naprawdę dzięki Leonowi. Czekaliśmy na niego bardzo długo. On też czekał, żeby do reprezentacji dołożyć, ale to nie jest takie, wiesz, wkomponowanie takiego puzelka i on od razu będzie pasował. To jest też jakiś proces, prawda, z nim? Jakbym teraz zaczął przekonywać wszystkim, że Leon musi walczyć o pierwszą szóstkę i te wszystkie rzeczy, które się mówi kurtuazyjnie, to bym zaczął ściemniać, a ja ściemniać nie lubię. Jest to jeden z najlepszych zawodników świata, czy najlepszy, to jest pojęcie względne, bo to jest niezmierzalne. Ma pomóc tej drużynie osiągnąć spektakularny sukces, jakim będzie Złoto Olimpijskie. Jak każdy z 12 innych, z 11 innych, no bo jeżeli on pojedzie, z 11 innych, którzy będą na igrzyskach. Ma kłopot z przyjmowaniem zagrywki? Bo sam o sobie tak powiedział, że ma z tym problem. I teraz znowu, jakbym powiedział, że nie ma, to by wyszło na to, że ja się nie znam na tym sporcie albo chcę jemu słodzić. Ma problemy, ma kilka problemów technicznych, które są zauważalne gołym okiem, jeżeli ktoś zna się na tym sporcie, ale ma też coś innego, które te problemy maskują. Co? Ma instynkt killera, ma mentalność zwycięzcy, ma to, czego zwycięzca, to, co zwycięzca powinien mieć do tego, żeby odnosić sukces. To coś. Czyli mi się wydaje, czy ty schudłeś? Tak. Ważyłem 93 kilo, jeżeli już o to pytamy. To było kolejne pytanie. Na Pucharze Świata teraz ważę 88, także 5 kilo na pewno robi różnicę, szczególnie z moim kogucim wzrostem. Kogucim wzrostem. Ktoś ci kiedyś powiedział i to sobie zapamiętałeś, że ty nigdy siatków wygrać nie będziesz, bo ty jesteś za niski. Konus z ciebie po prostu, taki tak, zwykły. Takich to było więcej niż tych, co tak nie mówili. I za każdym razem, kiedy coś się działo, to ja sobie przypominałem te wszystkie rzeczy, które kiedyś usłyszałem czy słyszałem, nagminnie zresztą. Dla mnie to jest jedno z wielkich zaskoczeń, jak sobie o tobie czytałem. Sam o sobie powiedziałeś, że jesteś pamiętliwy, że pamiętasz swoich wrogów, że pamiętasz krzywdy wyrządzone, wszystkie. Wiesz, to tak każdego jednego. To tak niezdrowo się zatruwać. Zdrowo, bo to przez całe życie, przez całą moją karierę napędzało mnie do tego, żeby tym wszystkim ludziom udowodnić i sobie przede wszystkim, że nie mają racji. Jakbym nie miał tego w sobie, to myślę, że nie byłbym w tym miejscu, w którym jestem i zostałbym zdeptany, zakopany i prędzej czy później byłoby tak, jak oni mówili, a tak nie jest. I już nie będzie. Przykro mi. Nie mieliście racji.